Hej, witajcie, z tej strony Mister Bobru i zapraszam was do kolejnego odcinka serii Let's Play Might and Magic 6. Dalej jesteśmy w Castle Grimsphere. Wiele się nie zmieniło od ostatniego nagrania. Dalej mam tej komnaty pełne wrogów. Jezu Chryste, gdzie się wyskoczyli? Oh shit. Przed nas Finger of Death. Fuck. Co my wczytaliśmy? Jesteśmy zbufowani? Jesteśmy. Teraz tylko heroizm. Dobrze, że zapisałem. To był zapis tuż przed odcinkiem. I mi o to chodziło. Czyli jak wyjdziemy do tej sali, to od razu się pojawiają wrogowie. Dobrze wiedzieć. Dobra, najpierw save szybki. Na naszej 13 zapisie. Ej, no shit, ale oni trafiają często. Może dam radę im jakoś. O Jezu. 50 minotaurów na klatę. Nie, to chyba jest zbyt niebezpieczne. Musimy ich stopniowo zabierać z pokoju. Te, które przejdą w próbę, że tak powiem, mogą leźć dalej. O. I o, taka bardzo ładnie się wystawił ten na minotaur. I takim oto sposobem pozbyliśmy się jednego minotaura. Dobra. No dawać, tu dawać. Okej. Okay. 3 normalne, mamy radę, raczej. Ale, łoimy krowy. And bomb! Ładnie. Kolejnych poproszę. O, the big squad. Minotaur Maga trzeba zabić pierwsza. Oj, mało życia. Doj! Fajnie dodają te minotaury. Czekajcie, może najpierw uleczę tą naszą Saskię. I teraz zrobię podział życia. No, dawajcie. Minotaur Mark ledwo żyje. O, ten on mnie denerwuje. Zabijmy go. Let's die, Minotaur. Minotaur. Dobra. Został tylko ten. Teraz powinno być łatwiej, ale... Łatwiej to pojęcie względne. O, co jest, no? A, trafi skrubaniec. No to raczej wypada, taka opcja. Uleczymy ją znowu. I walniemy ponownie, podział życia. Wiem, że to kiepska opcja, szczególnie jak każdy ma tak mało życia, ale... Może przetrwamy dzięki temu parę tur więcej. Tam stoją. Jest, to są same królewskie. Same. Dobra, jeden teraz cały. Nie, dwóch idzie. Jakby się dało ogarnąć, to było świetnie po prostu. A różnie to bywa. Wkurzę mieć wimter kryształu. Bardzo by mi zależy, żeby to zdobyć, ale jednak mnie wkurzę, jak ten się sucha dociąga. To jest tuż nad nami. W sumie. O, no. Cholera, no co on się uwziął na tą Saskię? No. Teraz trochę inaczej się potoczyło. O, fuck, teraz przyszedł drugi.
Szybko, jedna zabijam i uciekam. Kuźwa, chanią cierpne. Aha, patrzcie, on tutaj się przemieszcza. Ci on jest bliski ucieknięcia z tego pomieszczenia. Jest. Aaaa! Uciekamy. Dobra, kimamy się. Pod zamkiem. Przy moście, niczym trolle. O, szybkości rzucimy sobie troszkę tarczy. Oprócz tego rzucimy sobie coś, co rzucimy, magiczne łoczko. Szybkość rzucimy. A to jest zawsze mi się miesza. Muszę się nauczyć, taki jest mój teraz schemat. Najpierw moc rzucać, później szybkość. Tak łatwo zapomnieć, jaki buff się rzucił ostatnio. Gdzie my to idziemy tędy? Czekajcie chwilę. Gdy tu wejdziesz, pojawiają się minotaury. To 4 takie sale będą. W tym w dwóch będą się pojawiały te same stworzenia. Niech będzie heroizm. Dzień ochrony. O, ho, widziałem. O, padnie zanim dojdzie. Ten drugi też raczej. A może nie? Ja ci mocny. Ładnie, ładnie. No, Minotaur Mark już ma dość, zdecydowanie. Jest. Dobra. No chodźcie tu. Słuchaj, tuż nade mną. Raz to się śmierć się mówi, jak to się mówi. Nie mogę zejść, nie wierzę. Wystrzelamy je jak kaczki, chyba że zaczną spadać. Trzeba korzystać, póki się da. Jednym słowem. Ładnie. Pasujemy. Tylko żeby nie rzucił na nas Finger of Death, bo to jest straszliwie wredne zaklęcie. Ten leży, teraz tego. One są najtrudniejsze, więc lepiej jest daleka, póki się da lać. Lać ile wlezie i ich trupa jeszcze trochę. No. Dawajta, dawajta. O, jaki jumbo słodki przyszedł. Dobra, ten już ma dość. I tutaj jeszcze jeden gdzieś był. O, to jest. Ninja od tyłu zaczął brać. A to ogar. O, co jest? Da się też podnieść trupa? No da się. Luksus. Trzeba czyścić te sale, póki się jeszcze nie upitoliliśmy. Tutaj będą jakieś nowe potwory, nie wiem co to będzie. Czyli wiem, że na pewno jest kojarzy, ale jak to wygląda? Oh my god! What the fuck, byle nie szaleństwo, błagam. To są takie ptaki. A co, one nie mają zrozumienia. No to nie jest fair. Plugastwo Agara. Plugastwo Agara. Potwór Agara. Każdy z bliska są jakieś zabójcze.
Ja coś się spy... O, ten mnie zeskoczył. Dobra, zaraz rzuci mi podział życia. Widzę, że nie ma innego wyjścia. Swoją drogą, bardzo dobre zaklęcie. Szczególnie na penetrację, głęboką penetrację lochów z długim łukiem. To zrozumiał, ten jest pro. Oh, fuck. Mam 10 minut nagrania. Minotaur królewski nas leje w lezie, ale my to też lejemy. Jest ogólnie nieźle. Zaraz zaczniecie jeszcze jeden rodzaj potworów, które tu będą. Zdecydowanie nie mój ulubiony. To dobrze. Jak ostatnie, przepraszam was. A ten Minotaur co tam robi? A, on przez ścianę go zauważyłem. Kapuje. Oj. O kurna. Draken. Tak, to jednak tutaj. Fuck. Nawet średnie jest... To jest pauzę ubić. Jakie wredne bestie. O, cię to prowadzi. Płytki. Widzieliście? Ze 100 tych drakenów tu jest. No nie jest to prawie tak mocno jak smoki, ale... Taka sala zdecydowanie nie należy do najfajniejszych. A w ogóle nie wiem, czy my tu powinniśmy iść. Na razie to minimy. Bo prawdopodobnie to jest sala, którą możemy ominąć. Kompletnie. Idę się przespać chyba najpierw. A następnie uzupełnię sobie... A następnie... te drakeny ze ściosem. Poważnie, bo to... Mam nadzieję, że... W ogóle ta sala wygląda jakby była taka dodatkowa. Widzę tam jakieś przejście, co prawda. No ale nie wiem, zobaczymy. Jak nie będzie trzeba, to ja tam się nie pcham, szczerze powiedziawszy. Znam ciekawsze rozrywki niż tańc ze smokami. Dobra, moc. Oparcie, że jeszcze świat magiczne oczy działa. Bo chyba... chyba ono naprawdę długo trwa, ono chyba z 20 godzin trwa. Ten jeszcze nie zyskał moc, potem szybkość, światło pochodni, safe. A, ja to ciągle mylę to z drzwiami, Jezu. Heroizm. I tutaj jeszcze kamienna skóra. I to wszystko. Nic więcej mi nie trzeba do szczęścia. Tylko jeszcze takie jedne bronie. Na to jeszcze czekam w sumie. Jaki to jest Drayton? Energii, to chyba jest najmocniejszy. Stop, inaczej będziemy lać. Patrzcie, dupą strzela do nas. To już evenement. O! A ten Drayton półmieni to shit jest. A ja to nie widzę. Gdzie on jest? Musimy wejść na wyższe piętro. Stop, tego muszę zdjąć. Póki się jeszcze rusza za szybko. Dobra. Opa. Minotaur Mage. No tutaj ten może dać ciężki będą jednak, jak mi się wydaje. Na razie tak wolę ten zamek od Castle Darkmoor, bo ten jest po prostu przyjemniejszy. Dobra.
To ja dostaję ciągle? Oh shit. Marcie ci skubaniec. Przez ścianę sobie na regalu przechodzi. O, jeszcze spadł gdzieś przeciw. Znowu mnie bije. O, skąd one się pojawiają? Aha, one są chyba wysoko i one się bugują troszkę. Dobra. Tak, one się troszkę bugują. Dobra, przeżyjemy. Fajne trupy zostawiają za sobą. I trochę kasy, więc... I tu agary będą znowu, tak. Minotaurów trochę, cholera. Spora paka stąd. O, jeszcze mam nawet królewskiego jednego. A co ona ma tak mało życia? Ta nasza Saskia, Marii. Zaraz pociąg życie trzeba walnąć. Wszystkie itemy dobrze się trzymają? I biżuteria? Masz dziwne. Dobra, ale pociąg życie tak czy się trzeba walnąć. I teraz nawalać. Napiornicza z karabinków! A to później. Oh, dobra. No shit. Nie zabije tam mnie. Dobra. Co przejdzie, tym przejdzie. Tym walczy. Dobra. Ha, dostał. Taki cwajaczkę trzęsł grupą, a został sam to już... To teraz, wiecie... Już tak fajnie nie ma. Aha... No co jest? Dobra. Oj... Godric very low HP. Pupila gara jeszcze jest. Nie wiem, co to jest zwłoki w tym dziwnym miejscu. Chyba był, ale i zwłoki Draytena, i zwłoki tych pupili Agara. Jakieś dziwne rzeczy z sobą robią. Jezu Chryste, ten to ma ciosy jak 105. Pewnie trafił jeden ci lub czwórki. Już dalej sobie dam radę. Dobra, save na 12 i 5. Dobra, ładnie. Spudłował. Znaczy trafił, ale w dziewczynę tą. To już jedna kwestia. Kwestia jego wychowania! Dobra. No dobra, zemdlał Godric, ale możemy lecieć, znowu się przekimać. Widzę, że pożywienie tam ekspresowo schodzi. Jak na jakiejś imprezie, ale no cóż. Dobrze, przynajmniej możemy spać spokojnie w tych wypiętrzeniach całych. Moc. Nie wiem, tarczę, niech ona spali, ona chyba tylko tutaj się nadaje. Światło pochodni. Szybkość boska, nie dzieje ochrony. Heroizm. Kamienna skóra zaraz jeszcze wejdzie. I jeszcze kamienna skóra. A te pupile Agara naprawdę są słabe i to w ogóle cała ta trasa potworów, one mogą być spokojnie potworami wejściowymi, tymi jak gobliny. Może trochę mocniej biją, to trzeba przyznać. Ale poza tym, no co?
mało HP, nie macie specjalnych umiejętności, zamieniają w kamień szaleństwa, śmiechu, snu, niczego. Po prostu sobie jest. Spokojnie mógł być wcześniejszym potworem. Dobra. Czas zobaczyć, ile on ma życia. O, tak myślałem. Jestem zawsze, jak ta pięść tu będzie biła. O, ta. O, nie bije. Fajnie. Widzę, że porządnie. Dobra. Te komnaty są oczyszczone. Tutaj ma być inną część zamku. I Draken od razu sobie będziesz. Te Draken są też zabójczo słabe. Nie wiem, z czym to jest związane. O, tutaj. Tutaj byliśmy w sumie przed chwilą. To jest cholera. Dziwne zabudowania. A to jest jakaś taka... 10... Sala z... Mi... A czym jesteśmy? O, zaraz wam pokażę. Dokładnie tutaj jest sala z kryształem. Haha, spoiler! Nie, to po prostu nie widzę jakiejkolwiek przeszkody, żeby wam to nie mówić. Jezus. Dobra, nie wiem, co to jest. Przed nadepnięciem lepiej wolę zapisać. Jezu. Jezu, gdzie my jesteśmy? O. To start jest. Mu się zepsuła zbroja. Jezu, jaki ty masz syf, dziewczyno. Nie można ci zbroi do ręki podarować. Bo od razu jakieś komplikacje z tym związane wynikają. Straszne. Dobra. Dzięki. Tu byliśmy już, tak? Jest taki teleport do wyjścia w sumie. No dobra, niech będzie. Teraz jeszcze trzeba zobaczyć. O, tego. Czynepała ominęliśmy. Co kolejny? Czekajcie. Oh my god, co to oni się biorą? Że to ci spawner jest. Pochodnie ze sobą nie wziąłem. Nie wziąłem. Fuck, nie lubię ten wier, coś tak akcentuje. A sam popełniam taki głupi błąd. Nie jestem ci tam super humanistą, ale jednak lubię, jak ktoś nie popełnia banalnych polskich błędów. Poszłem i tak dalej. Dobra. Dobra. Tu też jest coraz czyściej. To ja ogólnie mam jeszcze jedną misję. Nie wiem, czy wiecie, ale mam tutaj też misję z przyniesieniem Chevrolet Egg, czyli jakiegoś tam zdobionego jajka. Nie wiem, co to jest opiekun Ritzpear, ale możemy sprawdzić. No, tak. Ole Bayer, tu jest leczonko. Taka fontanna jest jeszcze... Super, super, super. To jest 10 tysięcy, to jest nic prawie. Dla takich bogaczy jak my, a... Oj. O, no, to jest największa sala. By the way. Dobra, zapiszę i spróbuję się bardziej wysunąć. Różnie to może być. O, ten jest najmocniejszy na pewno. Ale też ładnie dostaje. Ładnie dostaje, ładnie Zbyszek dostaje. No, to w sumie to nie jest wyzwanie, te Drakeny. No, tak, to może będzie wyzwanie. Ało. Dobra, niech ona się uleczy, też to jest kapłanka. Dobra, o to będziemy je bili. Dawno już tak nie walczyłem, ale to jest najbardziej dobra taktyka. O, tak też może być. Mi na ich zwłokach nie zależy jakoś specjalnie. Cholera, te Drakeny zimne trochę niebezpieczne są. No, dawać, dawać. Dobra. O, tego trzeba zdjąć jak najszybciej. To jest cienizna. O, a to trzeba podział życia.
O, tu się coś tak niemiło zrobiło. Całe szczęście one tędy nie przylecą. Więc ja sobie otoczę jeszcze powybijam. O, jak ładnie. Ślicznie, ślicznie. Ładnie snajperują nasi. O, tak. A to już będzie powoli koniec całego odcinka, tak w ogóle. Może jeszcze tą salę się uda oczyścić. Mam tutaj uzdrowiciela całe szczęście, więc to nie powinien być taki ogromny problem. Idziemy właśnie z jego pomocy skorzystać. Boję się tylko jednej rzeczy, że jak użyję za wiele razy pomocy tego uzdrowiciela, to się skończy tym, że zginę. Nie wiem dlaczego mam takie przeczucie. A czytajcie, czy tym co... Ech, myślałem, że da się z nim targować. No ale dzięki, dzięki ziom. Szybkość, moc, heroizm włączymy i kamienną skórę. Zobaczymy jak tam dalej będzie szło. Szedło, hehe. Ale szczerze mam ochotę skombinować te podziemia i co prawda miałem odcinek jeden. Miałem zamiar jeden odcinek nagrać, ale chyba się skuszę jednak na jeszcze jeden. Bardzo fajnie mi się odrywa. Dobra, kolejny dead. Dobra, opa, opa. Pękła szopa. Dobra. Drake ten zimny już ma dość, tak samo jak jego koleżkowie. Ci zieloni to łatwizna, więc... O, już zaraz będzie padał pewnie. Oj. No, dawać, dawać. Co jest? No. Dobra, te dwa drakeny i to chyba już będzie cała sala, tylko ja nie widzę tu za bardzo przejścia, a tam na dół to mi się nie widzi skakać. Czyżbyśmy musieli zrobić jakiś skok wiary? Ale Assassin's Creed jakiś? A czemu go nie możemy dotknąć? Chyba zadać trochę od lasu. O! O! Jaki bajer! Specjalnie na nas czekało. O, szyję, coś odpaliłem. Coś głupiego. Wszędzie te ptaszory. Chwała Bogu, że one nie są mocne specjalnie. Może nam się uda uciec jeszcze. Czy uciec? Rozwalić się. Nie no, one są banalne, dobra, przyznaję. Może ich jakimś prostym jest niczebne. No teraz mi coś zadały, co prawda, ale nic wielkiego w nich nie widzę. O, możemy tu się nawet kimać. Byśmy nie chcieli tracić 10 tysięcy za kimanie. W sumie można ten sam policzyć. Nie wiem, te krypty chyba tu nic nie kryją, ale to jest jakiś temci. Wszystkich może nie dobrała, ale peleryna fajnie wygląda, ordelas. Pasyr zawsze może fajnie wygląda, coś fajne mieć. Duża tarcza. Chętnie. To nią zbierzemy, to nią. O, dobra, patrzymy. O, magiczne podkowy, to później sobie rozdamy. Ja jestem teraz diabelnie ciekaw. Co za... Równo chyba. Oj, dużo. Mega równo. Przepraszam was. To już zaraz będzie koniec odcinka, ale jeszcze chcę się rozejrzeć, bo tutaj... Tutaj jest jakiś teleport, który nas będzie teleportował. A co to jest? Jakiś taki korytarz podziemny. Chyba wiem, gdzie to nas prowadzi, więc... Na razie damy spokój. Teraz zobaczymy to. Albo nie. Żeby was zachęcić do oglądania kolejnego odcinka, co się stanie, kiedy strażnik Trickspear ogłasza, że za 50 tysięcy sztuk złota odkryjemy sekret do zamku? Co to za sekret, dowiecie się w następnym odcinku. Tak więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Pa, pa, kochani.